Hej wszystkim na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam o postaci Ironmana. Jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, kogo chcecie w następnego odcinku. A tutaj jest naprawdę dowolna postać, nawet Kung Fu Panda. A więc przechodzimy do głównego tematu odcinka. Jego główne imię to Anthony Edward Stark. Był wielkim patriotą. Jako żonę miał Pepper Potts, a córkę Morgan Stark. Urodził się 29 maja 1970 roku, a zmarł 17 października 2023 roku na wskutek walki z Thanosem i jego armią. Tony był przemysłowym miliarderem, geniuszem, członkiem i założycielem Avengers, filantropem, a także byłym prezesem Stark Industries. Był playboyem przez wiele lat. Gdy został porwany przez 10 pierścieni ze swoim życiem na szali, Stark stworzył swój pierwszy pancerz, by uciec od swoich porywaczy. Kiedy wrócił, został superbohaterem znanym jako Iron Man. Po pokonaniu swoich wrogów, Stark odkrył, że umiera z powodu własnego reaktora łukowego, który zatruwał jego ciało. Stark, kiedy pełnił funkcję konsultanta utrzymującego pokój agencji wywiadowczej pod dowództwem dyrektora Nicka Fury'ego Tarczy, gdzie wykorzystywał swoją pozycję do ulepszenia swojej technologii, aby była jeszcze potężniejsza. Gdy światu znowu coś groziło, Stark został przekonany, żeby dołączyć do Avengers i pomógł pokonać Chitauri i Lokiego. Po bitwie cierpiał na pourazową dolegliwość stresową, co doprowadziło do stworzenia przestanego żelaznego legionu, aby zabezpieczyć świat. Z powodu wojny z Hydrą Stark zbudował więcej pancerzy, wznowił swoją rolę jako Iron Man, pomagając im pojmać Wolfganga von Strakera oraz zdobyć pełro Lokiego. Kiedy zagrożenie ze strony Hydry minęło, Stark z pomocą Bruce'a Bannera stworzył Ultrona mającego chronić świat i pozwolić Avengersom odejść. Jednak Ultron postanowił unicestwić ludzkość, poprzez pracę Avengers udało się pokonać i zniszczyć Ultrona. Niedługo potem Stark oświadczył się Pepper Potts oraz został zwerbowany przez doktora Strange'a i Bruce'a Bannera, aby bronić Ziemi przed Thanosem i Czarnym Zakonem. Kiedy Strange został złapany, Stark wraz ze Spider-Manem uratowali go i udali się na Tytana, aby walczyć z Thanosem z pomocą Strażników Galaktyki. Podczas ostatniej walki z Thanosem i jego armią, Stark, używając Kamieni Nieskończoności, wyeliminował Thanosa i jego całą armię, poświęcając własne życie, wypowiadając ostatnie słowa: jestem Iron Man, tym samym przechodząc do legendy. A ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Przepraszam za jakieś niedogodności, za to, że się mylę, ale nagrywam to naprawdę już chyba 60 raz, bo jakiś kretyn mi nadupia pod domem jakąś wiertarką, więc trzymajcie się, cześć.